Tomek, dostałeś 45 minut szansy dzisiaj i można powiedzieć, że byłeś jednym z jaśniejszych punktów Puszczy przeciwko Radymiakowi. Znaczy się bardzo dziękuję, że pan tak myśli, chociaż dużo jeszcze rzeczy do poprawy. Bardzo słaba moim zdaniem gra w obronie. Trochę źle się ustawiałem i myślę, że to do poprawy. Miałem też sytuację, którą mogłem lepiej się zachować, ale to doświadczenie moim zdaniem zadecydowało, że tak strzeliłem, a nie inaczej. Można powiedzieć, że warunki były niesprzyjające dla obu stron, ale zdecydowanie lepiej w tych warunkach i w ogóle w dzisiejszym spotkaniu prezentował się Radomiak. A jak wyglądało to z twojej perspektywy? Tak, wiedzieliśmy, że warunki będą trudne. One były trudne dla nas i dla drugiej drużyny, więc nie możemy się tym usprawiedliwiać. Chcieliśmy ze stałych fragmentów coś zrobić, ale no niestety nie wychodziło nam dzisiaj, a Radomiak był skuteczniejszy.